serdecznie w imieniu dyrekcji Ksiądz Wincy Pomorskiej na kolejnym spotkaniu z cyklu Debiuty. Naszym dzisiejszym bohaterem jest ten tomik naprawdę i jego autor, pan Maciej Kulis. Spotkanie poprowadzi pan Rafał Czachrowski. Skąd panowie się znają? Jakie są relacje pomiędzy panami? Mam nadzieję, że usłyszymy w trakcie spotkania. Bardzo się cieszę, że pan jako wydawca tutaj prowadzi jakby dalej prezentację tej osoby, którą pan pod skrzydła swoje wziął. No między innymi na tym też polega. I tu się bardzo cieszę, to niech sobie wydawcy inni wezmą do serca, bo tak to powinno wyglądać, że właśnie promuje się tych, których się wydaje. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, Maciej Kulis ze Szczecina i Wodny Świat. Debiut. Debiut dojrzały. Ja w ogóle będę starał się jak najmniej mówić o Maćku i o jego książce, ponieważ mam nadzieję, że to ty mi trochę więcej opowiesz o samej książce, o swoim stylu pisania i jak to robisz. Czy to rzeczywiście ciekawe, jak się poznaliśmy? Bardzo. Tak, dobrze. To, czyli takich trochę smaczków, takich ploteczek też. Tak, dookoła. To było w tym roku, prawda? Osobiście tak. Nie, ale książka, jak się wysłałeś propozycję, czy w zeszłym roku? Cześć. No to jednak nie jest taki szybki, jak mi się wydaje. Przy okazji się dowiaduję. Nie znaliśmy się. Maciej przysłał propozycję wydawniczą, którą to wygląda w ten sposób, że jest to przesuwane do redaktora, jednego z redaktorów. To on mi później odsyła lakoniczne informacje, tak albo nie, albo robimy coś z tym dalej. Tutaj była od razu informacja, słuchaj, bardzo ciekawy człowiek, warto. Prace trwały dosyć długo, ale powstała książka. I to jest chyba najważniejsze. Pierwsze spotkanie miało miejsce teraz 20 października podczas festiwalu dużego formatu. To są dosyć specyficzne spotkania, ponieważ są bardzo krótkie. Do tej pory były na przykład po 20 minut dla każdego autora. Teraz robimy taki, ponieważ 7 festiwal był się pod hasłem punkty styku. W związku z tym braliśmy 3 albo troje, albo 3 autorki i próbowaliśmy znaleźć punkt styku, wspólne punkty. Ja myślę, że bardzo ciekawym wierszem, może byśmy zaczęli od tego, jest wiersz pod tytułem Wiersz. Wiersz. Czy to jest co na 50? Ponieważ to nam jakby dużo powie, o czym będziemy dzisiaj mówili i z czym będziemy mieli, z czym mamy do czynienia. Wiersz to szyty materiał, który drażni nitką, aby rozpróć go, pociągnąć, porozrywać ścieki i spojrzeć na to mrowie zwierząt w swoich rękach, jak na coś martwego, co ci żywe wyszło, urodzone znikąd. To piękne. Kiedy zacząłeś pisać wiersz? Chyba na studiach. Co ci sprowokowało? Szczerze mówiąc, najpierw to jakiś żarcik. Bo takie żarciki już były i w szkole średniej. Językowe zabawy, tego typu rzeczy, a na studiach to wstyd przyznać, że jedna z pań prowadzących zajęcia zadała za nieprzygotowanie wiersze do napisania i tak, okazało się, że językowo są całkiem oczywiście sensu one jakiegoś większego nie miały, tak to była czysta grafomania, nie oszukujmy się, ale no tak się zacząłem nad tym zastanawiać trochę, no wiadomo. Wtedy człowiekiem, który mocno wchodził w literaturę. Odchodziłem od spraw bardziej ideowych, bardziej sprawy takiej, jak to ja mówię, krwi życiowej, tak? Czyli to, co według mnie jest w literaturze cenne. I tak to się zaczęło, tak? Dużo Bukowskiego, oczywiście Marcin Świetlicki jako
duża postać, można powiedzieć, w moim życiu, tak, literackim, ale dalej inni. No, no to też jest to szczęście, że w tym czasie były duże nazwiska, były takie, było od kogo się uczyć i chłopić. Czyli szkoda. To, co się prowokuje, czy w dalszym ciągu wybierzesz? Tak. Co się prowokuje? Nie wiem. Naprawdę, co, nie wiem. Czyli wszystko cię może sprowokować? Czy na przykład nie pamiętasz, co cię sprowokowało? To jest aż taki no, już po takim czasie to zauważam pewne schematy, ale Państwo pozwolą, że zachowam je dla siebie. To też jest tak, że wiadomo, coś się stanie w życiu, to prędzej czy później to wróci. Ale rodzaj weny? Jesteś w stanie się wprowadzić w coś takiego? Nie. Rzeczy to ja tam nie wierzę, bardziej to jest, jak już wspomniany Marcin Świecicki powiedział, że no to jest coś takiego zwierzęcego, że jak psa drugi pies ugryzie, no to on wyje, tak, a człowiek zajmuje się czym innym. Trochę źle by wyglądało, gdybym zaczął być. Pojawia się myśl i co dalej? Mam w domu dużo fiszek, oczywiście wszystko jest zapisane, ale to też ze względu na prozę, tak, którą też szedłem i telefony komórkowe, tak. Technologia pomaga. Tak. Raz wysłałem maila do siebie, jak mi telefon wysiadł, to było dawno temu. Ja znaczy myślę, że każda, ale boisz się, że to ucieknie ci ta myśl? Ona jest krucha? Tak, uciekałem. To nie ma tak, że ona zostanie. Wracasz do tych wierszy? Czy to jest strzał i ewentualnie... Myślę, że teraz tak, bo to widać, że to jednak zgrzyta, że coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się okej, jest no, takie sobie, to jest normalne. Przypominam sobie anegdotę o Różewiczu, broń Boże, żebym się porównywał i tak dalej, ale powiedział, że było coś takiego, że podczas spotkania u Tomaszewskiego spojrzał książkę i powiedział nie, to nie tak. Do końca, tak może poprawić. Można. Tak, to wierzę. Na czym polega ta poezja? Bo ty używasz dość prostych sformułowań. To nie jest tak zwany język kwiecisty, pewien metafor. Ale bawiąc się tymi słowami, jakby przerzucając się, tworzy rzeczywiście poezję. Jakby co, ale jest to tak zapisane, że jakby to był jeden z akapitów prozy poetyckiej. To też ciekawe spostrzeżenie, tak? Na to tak nie patrzyłem, ale to też wynika z tego, że akurat w tej książce te językowo rozbuchane są odrzucone, tak? To wiele, dużo poszukiwań miałem, tak? Dużo miałem poszukiwań. No nie wiem, jakbym na to teraz spojrzał, na tamte myśli. Czy one by się nadawały, czy dałoby się zrobić z nich książkę i tak dalej, czy... Czy to był jakiś czas, jak pisałeś o tym, nie wiem, byłeś dużo młodszy? To było tak, że po połowie w biurze literackim, to... Trochę chciałem przełamać ten język. Tak. Połów 2012. 2012, później 2013 jeszcze było wydanie tej antologii. Chciałem trochę złamać ten język, tak? I przejść trochę głębiej. No to nie wiem, czy wbrew, czy to wyszedł charakter, czy jakaś intuicja. Nie wiem, czy to wbrew temu, co redaktor wtedy Roman Honat powiedział mi, że no, to one są już w zasadzie ukształtowane, masz styl i tak dalej, to one są ciasne, widać to, widać tego Bukowskiego, ale z drugiej strony jest wyobraźnia, to jest twoje i tak dalej, rób to. Czy wyszło coś takiego, że zrobię na przekór, że czegoś innego poszukam i rzeczywiście to mi się rozeszło. Różne dziwne rzeczy powychodziły, ale później się to zeszło na nowo. Miałem też takie wrażenie. I tutaj były te takie, były wybrane te wiersze, które były, no, brzydko mówiąc, najbardziej zrozumiałe oraz te, które do siebie pasują w kontekście, tak? Bo sam wodny świat i sam ten koncept przyszedł bardzo późno, tak? To właśnie powiedz, to jest jak skąd tytuł,
I układ książki. Nie wiem skąd tytuł wyszedł, ale dużo na pewno to tam jest wiersz Rybak, obcy. On też się zmienił, bo on wyszedł właśnie w tej antologii trochę jak trochę inny. Ta atmosfera cały czas się udzielała, tak? Tej płynności, tej wilgoci, to jest lód, jakaś mgła i tak dalej. To bardziej jako intuicja i mi się wydaje, że stąd to się wzięło. To z drugiej strony też nie sądzę, abym mógł jakoś tak do końca określić, skąd to przyszło. A sam układ, no chciałem, żeby miał początek, koniec, on zresztą ma początek, koniec, jest świat, jest na końcu nic i tak to wszystko się łączy. Tak? Te poszczególne wiersze też na początku rozpoczynają jakąś historię, mają takie jakieś przedstawienie metody. Też jest wiersz ze sceptycyzmem wobec języka, tak? Czyli jakoś metoda, która określa, dlaczego jest taka, a nie inna, ze względu na historię, która jest opowiadana. Tak? Czyli no to głównie chodzi o historię. No to jest historia jakiegoś faceta i tego się trzymajmy. Wysłałeś fanetowca, czy nie? Nie. Ja to zrobię. To ciekawe są też reakcji, jakie mogą być. Myślę, że powinny być pozytywne. Przeczytasz kilka wierszy? Możemy. Czy lubisz czytać swoje wiersze w ogóle głośno? Słabo. Aha. Robisz to szybko? Żeby mieć szybko z głowy? Staram się robić wolno. To wiersz, który się podobał redaktorowi Olszewskiemu. Człowiek. Człowiek bez człowieka. Klamka nie na miejscu. Bąbę na suficie, który martwy pęknie i rozleci się w puzzle nie do ułożenia, nieznośną zagadkę, której nie uniesie już człowiek bez człowieka. Żaden anioł z obrazka nie zamacha skrzydła, nie odwróci sensu, urzeczony pęknięciem człowieka. Wiesz na rozwiązanie. Finiszem wycinanki będzie nadal człowiek bez człowieka. Góra bez plemienia. Okno bez drzwi otwarte. Chodzę we śnie. Chodzę we śnie, chodzę w Tobie, bo nic innego nie mam. Chodzę w nocy, bo nie mam Cię w mieszkaniu. Chodzę w czynie, w koszmarze, w pokoju bez rzeczy, których nie ma tu, bo poszły za Tobą, przez co chodzę w wodzie, jak w plątwie, pęknięty jak nić. Jej ciało wchodzi mi oknem, jak sól, i odkłada snem, którym jesteś. Szczerze mówiąc, długo nad książką pracowałem. To trwało bardzo długo, jeśli chodzi o jakiś taki proces, który się zaczął jeszcze od formowania pierwszej po połowie, która gdzieś tam zaginęła, miała wyjść, ale nie wyszła i tak dalej. I troszkę byłem te wszystkie zmęczony. Tak? I kwestia też wieku, że tak na chłodno się już bardzo. Bez jakiej egzaltacji? Tak? Bez egzaltacji i z satysfakcją oczywiście. Ja mam świadomość, jak to wygląda. Ilu poetów w tym momencie, jak my rozmawiamy, marnujemy ten czas, pół godziny tej lurdy dało, tak? Kolejne książki. To są niesamowite ilości. Jak dotrzeć do czytelnika? No trzeba mieć dobrego wydawcę. Nie, ale też rozumiem temat. Ja mówię w tym sensie. Ale wiesz, że wydawca sam nie jest w stanie. Bardzo dużo zależy od autora. To od pewnego rodzaju kreacji, od wymyślania na przykład chociażby tego rodzaju spotkania. Tworzenia sytuacji. Czy wykorzystujesz media społecznościowe? Istnieje. Mediach społecznościowych. Ale powiedzieć, to mam paru znajomych z branży. Ale sądzę, czy pana poezja istnieje? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. To znaczy, że nie istnieje. Ja znam te fenomeny internetowe, no i tak dalej. Niesamowity fenomen świetnego skądinąd poety Jakuba Mansteina. Mhm. Ale też
mam też świadomość, to co mówiłem o wydawcy, tak, że raz, że chodzi o, no brzydko mówiąc, o tą markę, tak, w sensie takim, że aha, no wiemy, no tutaj słabi nie wydają, to okej, okay, tak, kto przeczyta, kto ma przeczytać, ten przeczyta. No a druga sprawa to, jaki będzie odbiór w następnym roku, czy jakaś nominacja się pojawi, no bo to tak to funkcjonuje. Tak. My dziękujemy, a ja poproszę o autograf dla czytelników, książnicy.